Cześć, witajcie na kanale Kuba Elektronika. Dzisiaj taki krótki odcinek, bo chciałem wam pokazać, w jaki sposób zrobić szczelne łączenie przewodu do pompy zatopialnej, która może być pod wodą. Tu mamy taką starą, porąbaną pompę zatopialną, jakaś chińska malina. Dobrze pompowała, ale niestety kiedyś ta pompa spadła na beton. I w tym miejscu pękł płaszcz chłodzący. Nie pękł silnik. Silnik jest sprawny, silnik nie pękł, tylko pękł płaszcz chłodzący. I po włączeniu pompy, pompa chodziła, ale tutaj tryskała woda. Po prostu z tego pęknięcia. Więc skleiłem tą pompę z pawarką do plastiku. Tutaj klejem odpaliłem i obkleiłem na ciepło i nie leci. Pływak też był pęknięty, niestety pływak przestał działać, nie wiem dlaczego, chyba się spalił, ale pompa chodzi. No i tak, to jest oryginalny przewód od tej pompy. Gruby przewód trójżyłowy do pracy w wodzie. Ten przewód był kiedyś obcięty, bo potrzebowałem go do czego innego i obciąłem, ale ta zaszła, bo trzeba połączyć. I w jaki sposób połączyć? To łączenie przewodu w tym miejscu musi być w pełni hermetyczne, dlatego że pompę zanurzamy pod wodę i to połączenie jest w wodzie. W tym celu zastosowałem coś takiego. Złączka hermetyczna z dławicami firmy Orno i co najważniejsze, jest to IP68. Jak jest IP68, to znaczy, że może być zanurzona w wodzie i nie dostanie się tu woda. Jeżeli byłaby o mniejszym stopniu IP54, to nie może być pod wodą, bo dostanie się woda. To powinno być. Jeszcze nie testowałem, jak to działa, ale skoro jest IP68, to powinno być pod wodą. Trzy styki, kable trzyżyłowe. Tutaj mamy kabel, zdjętą izolację. Tam są śrubki, połączenie śrubowe. Z jednej strony mamy zarobione tulejki. Z drugiej strony zarobione tulejki pod śrubki. I to łączenie może być pod wodą, nic się nie stanie. Kabel oryginalny 10 metrów, więc można pompę zanurzyć na 10 metrów. Wtyczka nieoryginalna, bo oryginalna się po prostu rozwaliła. Oryginalna wtyczka. Oryginalna, o widzę, że tu muszę poprawić to. Oryginalna wtyczka się rozwaliła. No więc założyłem taką, ale wtyczka nie jest w wodzie, najważniejsze, żeby to było. Więc jakbyście chcieli połączyć, to coś takiego, koszt około 25 zł, ale fajne rozwiązanie. Można też zrobić tak, jak się robi w studni, czy zakładamy folię klurkę termokulczliwą z klejem, następnie obwijamy taśmę samowulkanizującą, tylko że wtedy to jest brzydkie, a to jest ładne. Więc dobra, to by było na tyle. Ja się będę z wami żegnał, do zobaczenia, cześć.